To słowo, które dzisiaj dostajemy, zachęca nas do intymności, czyli do takiego bardzo osobistego, indywidualnego spotkania się z Panem Bogiem. To ostatnie zdanie z Ewangelii. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Że to nie jest po to, to jego pytanie, te ich odpowiedzi, żeby teraz biegać i opowiadać. Nie, to jest dla nich, dla każdego z nich osobiście. Że tutaj muszą dojrzeć w tym, co to znaczy. To, co mamy też w ostatnim zdaniu, jakoś tak do ostatnich zdań nawiązuje, w drugim czytaniu z listu do Rzymian. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Co w moim życiu jest z Niego? Co w moim życiu jest przez Niego? Co w moim życiu jest dla Niego? I czy to jest wszystko? Co ja cenię, co ja kocham, co jest chwałą w moim życiu? Że ja tego nie mam sam z siebie, tylko że to jest dar dla mnie. Nie tak w ogóle dar, nie tak dla świata. Świat też coś z tego dostanie przeze mnie, ale czy ja najpierw to zobaczę w sobie? To bardzo indywidualne podejście Pana Jezusa. Jasne, dokonujące się też we wspólnocie. On nie idzie do Cezarei Filipowej tylko z Piotrem, żeby zadać mu to pytanie, ale bierze wszystkich uczniów, całą wspólnotę. Najpierw pyta, a co ludzie o mnie myślą? To jest łatwe. Tam są sami prymusi, więc szybko odpowiadają za Jana Chrzciciela, za Eliasza, za Jeremiasza. Świetne odpowiedzi. A wy? I Piotr odpowiada w imieniu nie tylko swoim, ale też w imieniu tej wspólnoty. Dobrze odpowiada. Pan Jezus go chwali. Mówi, dobrze powiedziałeś. Mój ojciec ci objawił to. Bardzo możliwe, a nawet jestem przekonany, że my tutaj, jak jesteśmy, też mamy to objawione przez Ojca. W taki czy inny sposób, bo inaczej by nas tu nie było, jak sądzę. Że to jest Mesjasz Jezus, Syn Boży. Prawda, to prawda. Jak my dalej to widzimy, co z tego wynika w naszym życiu, no to już moglibyśmy każdego z osobna popytać, jak tu jesteśmy. Tak jak widzimy, gdybyśmy przeczytali odrobinę dalej, jak to widzi Piotr. Czyli pamiętamy ten fragment, że jak Jezus zaczyna za chwilę opowiadać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i będzie wydany w ręce ludzi i ci go zabiją, to on już ma postawę, ale to na ciebie nie przyjdzie. Bierze go na stronę, mówi, nie tak ja sobie to wyobrażam. I dostaje kolejną lekcję. Dlaczego to jest tak ważne? Bo z nami też jest to samo. Uznajemy, wyznajemy, Pan Jezus jest Mesjaszem, ja jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, dlatego tu jestem. Jezus mówi, to będzie w twoim życiu wyglądało tak i tak, ta relacja ze mną. A to tak, to nie. I tu jest cały ten moment intymny, który mamy dzisiaj z tym słowem do przepracowania. Widzimy znów ostatnie zdanie w pierwszym czytaniu. Z księgi proroka Izajasza.
wbije go jak kołek w miejscu pewnym. I stanie się on tronem chwały dla domu swego Ojca. To jest prorockie zapowiadanie krzyża. Wbije kołek w miejscu pewnym. Postawię krzyż, z którego uczynię tron i na którym Ojciec dozna chwały. Więc weryfikacja tego, co znaczy dla mnie, że Jezus jest Mesjaszem, zawsze dokonuje się w kontekście krzyża. W kontekście tronu, na którym zawisł Chrystus, gdzie objawił swoją chwałę najpełniej. Co po ludzku jest bardzo trudne do przyjęcia, ale Bóg mówi, to jest miara tego, na tyle, na ile ty przyjmujesz mnie jako Mesjasza, czyli tego, kto cię wybawi od grzechu. Tego, który ci pokaże, jak nie żyć tylko po ludzku, ale po Bożemu. Czyli jak mieć w sobie, w swoim sercu te same dążenia i pragnienia, jakie ma Jezus. Czyli pragnienie zbawienia, które przyniósł dla każdego, dla każdej z nas. I to jest wielkie szczęście, jeżeli widzimy, że to słowo dzisiaj jest przede wszystkim o Jezusie. Ale to słowo jest też o mnie. To słowo jest też o nas. Dlatego zaraz, jak Jezus tłumaczy, że ja jestem naprawdę Mesjaszem, że Piotrze, dobrze odpowiedziałeś, to potem zaraz mówi, do Piotra się zwracając, a ty jesteś Piotr, skała, na której zbuduję mój Kościół. I to jest bardzo ważne dla nas, dlatego że widzimy po Piotrze, że on bardzo kochał Pana Jezusa. On był cały za Nim. Ale jak przychodziły różne momenty, to się chwiał. Jak patrzymy w nasze życie, to my też mamy takie piotrowe, taki piotrowy zapał, taką piotrową miłość, taką piotrową postawę. A jednocześnie przychodzą takie momenty w naszym życiu, że się stajemy krusi, chwiejni, grzeszymy, zapieramy się, wątpimy. To jest. I myślimy sobie tak, przynajmniej możemy tak myśleć. Ach, taka ze mnie skała. Możemy o Piotrze tak myśleć. Ach, taka z niego skała. Tak jak jeden z egzegetów, ojciec Jankowski, mówił, że to taka skała jak piasek. I ja też jestem taką skałą jak piasek. Ale Jezus się nie myli. Mówi, jeżeli ty jesteś taki chwiejny jak Piotr, to mi się też nadasz. I my wtedy możemy mówić, ale ja się nie nadaję. Kto o tym decyduje, czy się nadajesz, czy się nie nadajesz? Bardzo warto usłyszeć te słowa wprost. Ty jesteś Piotr, skała, a na tej opoce, na tej skale zbuduję mój Kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Ja zbuduję, mówi Jezus, mój Kościół. Nie ty zbudujesz twój Kościół. Tylko na tej skale, na tym fundamencie, którym ty jesteś, ja będę budował mój Kościół. Jaka jest siła Piotra? Dlaczego on jest skałą? Bo wie, kto buduje i na kim buduje. W odniesieniu do czego buduje. Na tym polega nasza siła, nasza łaska. Jeżeli wiemy, tak jak czytaliśmy w ostatnim zdaniu,
z kogo, przez kogo i dla kogo jest to wszystko. Jak ja uznaję, że to jest z Jezusa, przez Jezusa, dla Jezusa, to ja mogę być opoką, na której Bóg będzie budował swój Kościół. Nie na mojej sile, nie na mojej doskonałości, nie na mojej bezgrzeszności, ale na mojej wierze w to, przez kogo, z kim i dla kogo to jest. I to przynajmniej mnie uwalnia. Mam nadzieję, że was też. Że to nie jest tak, że ty musisz być taki twardy, taki mocny. Nie. Ale wcale nie jest łatwo jemu oddać kierownicę. Jemu oddać ster. Nie? Bo jak tylko on nam powie, że my jesteśmy dla niego ważni, to my się zaraz puszymy, że tu o mnie chodzi. Jesteśmy trochę jak z bajki Krasickiego, o szczurze, który siedzi na ołtarzu i mówi, mnie tu kadzą. Jeżeli wpadnę w tą pułapkę, to będę trochę jak Piotr i będę bronił, nie wiem, Pana Boga, Pana Jezusa, Kościoła, tego wszystkiego, tak jak ja bym był tutaj silny i mocny. Nie w tym jest rzecz. Nie w tym jest rzecz. I dlatego, jak czytamy dzisiaj o tym Szebnie, który mówi, ja zbuduję sobie grób taki, który jest grobowcem z kamienia i napisze na tym grobie, ja byłem nad ludem Bożym. To jest śmiech. Historycy mówią, że jest taki grób w Izraelu. Arabowie używali go jako śmietnika. Wcale nie jest to miejsce chwały. Co z tego, że z kamienia? Natomiast krzyż jest chwalebny. To, co wydaje się kruche, słabe, jest najbardziej chwalebne. To jest takie zdanie Kartuzi, ci mnisi, tacy surowi, którzy żyją w zamknięciu, oni bardzo lubią to zdanie. To zdanie brzmi, świat się kręci, a krzyż stoi. Wszystko się może kręcić wokół nas, ale krzyż stoi tak jak stał, bo jest tym kołkiem wbitym przez Boga w pewnym miejscu, i jest tronem chwały dla domu swego Ojca. To jest jeszcze o jednej rzeczy, pozwólcie powiem. Trudne. Mówi się tak, prawda, że władza, czy w kościele, czy gdziekolwiek, to jest krzyż. Ale mówi się też pół żartem, że jak trudno potem z tego krzyża zejść. Że tak bierzemy te wszystkie nasze władze, te stanowiska, te funkcje, które piastujemy. Myślimy, to jest takie ciężkie. Ach, ja wiem, co mówię, jestem szorem. Ale jakby wybrali kogoś innego. To jest bardzo ważne, żeby mieć rękę na pulsie. Czy ja umiem być w szeregu? Czy mnie to krzywdzi, że ja byłem przez chwilę przełożonym, miałem taką czy inną funkcję, ale już się skończyło, robię co innego. Czy ja mam wolność? Ja bardzo kocham świętego Dominika, który jest przedstawiany z taką gwiazdką na czole. I najstarsi bracia to tłumaczą w taki sposób, co oznacza ta gwiazdka nad czołem Dominika. Że umiał tak robić korektę braciom, czyli tak upominać braci,
że oni po tej korekcie byli dużo bardziej szczęśliwi niż przed. Bo on im mówił prawdę, która ich wyzwalała. Dlaczego? Bo kochał. I my bardzo potrzebujemy takiej umiejętności. Mówię o tym, że intymne bardzo jest to dzisiejsze słowo, bo to się nie dokonuje gdzieś na placach. To nie jest decyzja jakichś gremiów, tylko moja. Czy ja umiem usłyszeć od Boga słowo miłości? Już nie będziesz robił tego, co robiłeś. To jest choćby ważne dla rodziców. Dorastają dzieci, idą swoją drogą, mają swoje życie i słyszysz, już nie musisz być taką mamusią, jak byłaś. Już nie będziesz takim tatusiem super ważnym, bo się pojawił chłopak ważniejszy. I to jest cały dramat teściów i teściowych. To ja już teraz nie jestem taka ważna, taki ważny. No nie jesteś. Czy to znaczy, że jesteś niekochany, niechciany? Jesteś bardzo kochany, bardzo chciany, ale daj Panu Bogu się uwolnić z tego, co już nie jest twoje. Dostałeś taką pracę, takie zadanie na jakiś czas, ale już dość. I to dość jest dla ciebie dobrą nowiną, bo dzięki temu staniesz się wolny. I po ludzku trudno przełknąć czasami to. To prawda. Ale dzisiejsze słowo nam przychodzi jako dobra nowina. Nie bój się. Jeżeli Pan Bóg jest na swoim miejscu, jeżeli ty pozwolisz, abyś był na swoim miejscu, to będziesz się miał najlepiej. Od czego się zaczyna? Od dziękowania. Już kończę. Jeżeli umiesz podziękować za to, co było, jeżeli umiesz podziękować za to, co masz, będziesz umiał przyjąć to z wdzięcznością, co przyjdzie. Jeżeli nie stać cię na dziękczynienie za twoją przeszłość i teraźniejszość, będziesz miał trudność w przyjmowaniu tego, co będzie przychodziło w przyszłości. Za kogo mnie masz? Pyta dzisiaj Jezus mnie i ciebie. Zgadzasz się na takiego Mesjasza, jakim ja jestem? Że mam pierwsze i ostatnie słowo w twoim życiu? I że to jest dla ciebie źródłem największego szczęścia? Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć sam. Czy amen, czy jeszcze nie amen?